it will come to you. Chodźmy, to mój chłopak wziął mój aparat, chce spróbować sam nagrywać, ale się wstydził, więc zabrał mój aparat i uciekł. Mauritius uzyskał niepodległość w 1968 roku. Podstawą gospodarki, jak można się spodziewać, jest tutaj turystyka. Mieszkańcy zajmują się także uprawą trzciny cukrowej, tytoniu, herbaty, kukurydzy i bananów. A skoro o mieszkańcach mowa, to liczba ludności wynosi niewiele ponad 1 200 000. Dobra, wróciłam do swojego pokoju, pochodziłam trochę po plaży, zjadłam śniadanie, obiad i pomyślałam po prostu, że wrócę do swojego pokoju i poopowiadam Wam trochę na temat znajomości w Dubaju. Mam w ogóle nadzieję, że tutaj ta okolica, ten hotel Wam się podoba. Mogę Wam pokazać bardzo niewiele tak naprawdę, bo są tutaj takie regulacje, że no, niekoniecznie możemy gdzieś tam zwiedzać jakieś dalsze, wiecie, dalsze zakamarki wyspy. Zostaje nam tutaj ta okolica hotel, tutaj plaża i ocean, ale mimo wszystko po prostu mam nadzieję, że taka krótka wycieczka, może nie wycieczka, ale takie krótkie pokazanie Wam tego, jak tutaj wygląda ta rzeczywistość, Wam się spodoba. Chciałam dzisiaj z Wami pogadać o tym, jak wyglądała ta moja przygoda z Dubajem, z rozpoczęciem życia w Dubaju, jeżeli chodzi właśnie o znajomych, o jakieś tam związki, relacje itd., itd. No bo wiecie, ta cała sytuacja teraz na świecie związana z pandemią zaczyna wracać do normy i wydaje mi się, że wiele osób może rozważać właśnie wyjazd za granicę, ba, wiele osób może rozważać nawet wyjazd do Dubaju i rozpoczęcie pracy, nie wiem, w liniach lotniczych na przykład. Cokolwiek. I wydaje mi się, że fajnie jest się uczyć nie na swoich błędach, tylko na cudzych błędach, dlatego chciałabym Wam poopowiadać trochę o tym, jak wyglądała ta moja sytuacja z nawiązywaniem tutaj znajomości w Dubaju. Także nie popełnijcie moich błędów i co? I opowiem Wam trochę o tym, jak to wyglądało 2 lata temu, kiedy przeprowadziłam się do ZEA. Ja w Dubaju mieszkam już ponad 2 lata i teraz mogę powiedzieć, że jakoś tam ułożyłam sobie to życie w Dubaju. Mam chłopaka, mam znajomych, mam swoich przyjaciół i wszystko jest spoko. Wiadomo, brakuje mi rodziny, której nie ma na co dzień razem ze mną, ale mimo wszystko jest w porządku. Natomiast nie zawsze wszystko było takie, wiecie, cukierkowe, kolorowe od samego początku. Rzeczywistość w Dubaju wygląda tak, że kiedy się tam przeprowadzacie, to zazwyczaj jest tak, że nie znacie tam nikogo. To jest takie trochę miasto tranzyt, powiedziałabym. W moim przypadku wyglądało to tak, że zostaliśmy odebrani z lotniska, zawiezieni do tych mieszkań, w których będziemy mieszkać. I pamiętam, jak otworzyłam drzwi do tego mieszkania. Bardzo mi się spodobało mieszkanie i pierwsza moja myśl to było takie wow. Druga moja myśl, będzie samotnie, może być samotnie. I kiedy obudziłam się następnego dnia rano, to rzeczywiście tak było. Wtedy dotarło do mnie, że jest problem z tym, żeby włączyć jakąś wideorozmowę, bo wideorozmowy w Dubaju nie działają. Nie mogłam się za bardzo też połączyć telefonicznie, bo wiadomo, że to jest olbrzymi koszt. Nie miałam jeszcze wtedy internetu i I przyznam, że te pierwsze dni były ciężkie, były po prostu ciężkie. Natomiast później zaczynaliśmy szkolenie, które trwało przez 2 miesiące. I pamiętam, jak wtedy trenerzy powtarzali nam, że to jest najlepszy czas na to, żeby zawrzeć w Dubaju nowe znajomości i że to są znajomości, które zostaną z nami, jeżeli nie na całe życie, jeżeli nie na zawsze, to na bardzo długi czas. I ja wtedy miałam takie myśli, że kurczę, jakim cudem to może być prawda, skoro przecież po tych 2 miesiącach my zaczynamy latać, więc kiedy zaczniemy latać, to na pewno poznamy nowych znajomych, na pewno na każdym locie, jeżeli wiecie, załoga liczy powiedzmy 15 osób czy 20 osób, to na pewno na każdym locie będzie ktoś, z kim będziecie chcieli później utrzymywać kontakt. Podczas tego naszego szkolenia były osoby, które ja bardzo polubiłam, jednak jednocześnie ja nie jestem typem osoby, która jest w stanie stwierdzić po kilku tygodniach znajomości, że to jest przyjaźń i że to jest po prostu osoba, z którą ja chcę mieć, wiecie, kontakt już przez resztę mojego pobytu w Dubaju. I okej, ja lubiłam te osoby, a jednocześnie miałam takie myśli, że okej, jeżeli te znajomości przetrwają, to przetrwają, jeżeli nie przetrwają, to też okej, to nie ma problemu, nic się nie dzieje. Natomiast mogę powiedzieć, że moim zdecydowanym błędem było to, że ja bardzo skupiłam się na szkoleniu samym w sobie i o ile jeszcze to jest, wiadomo, normalne, to ja skupiłam się na takim wirtualnym życiu i mam tutaj na myśli po prostu kontakt online ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną i zamiast skupić się troszeczkę bardziej na tym, żeby nawiązywać nowe znajomości, które rzeczywiście będą bardzo przydatne później w takim realnym życiu w Dubaju, to ja po prostu żyłam gdzieś myślami w Polsce, gdzieś te moje myśli krążyły wokół Polski i ja cały czas myślałam o tym, żeby pojechać po prostu gdzieś do jakiejś kawiarni, porozmawiać z moimi rodzicami, bo w wielu kawiarniach w Dubaju wideo rozmowy działają bez problemu. Wiecie, kiedy minęły te 2 miesiące, to ja zaczęłam latać. Zaczęłam latać i to było takie troszeczkę zderzenie z rzeczywistością, ponieważ rzeczywiście sprawdziły się te słowa, które słyszeliśmy bardzo często na naszym szkoleniu. Rzeczywiście nawiązanie znajomości podczas lotów jest ciężkie. Spotykacie rzeczywiście bardzo dużo ludzi, natomiast prawda jest taka, że każdy ma swoje życie, plus dodatkowo latamy bardzo dużo. A jeżeli latamy bardzo dużo, to oznacza to tylko tyle, że w momencie, kiedy wy nawet poznacie fantastyczną osobę na locie, to ciężko będzie wam się później zgrać i na przykład załóżmy poznaję kogoś fantastycznego na tym locie i chcę się później umówić w Dubaju, ale bardzo często może się zdarzać tak, że jeżeli ja do tej osoby dzwonię albo piszę i pytam, czy możemy się spotkać, to ta osoba akurat na przykład może być w Europie. W momencie, kiedy ta osoba wraca, chce się spotkać, ja mogę być, nie wiem, na Mauritiusie, tak jak dzisiaj. I przez to, że ten tryb pracy jest bardzo nieregularny, to właśnie bardzo ciężko jest zawrzeć nowe znajomości, albo może nawet nie tyle zawrzeć, co później je utrzymać. Jednak ja wcześniej nie miałam zupełnie doświadczenia w pracy tego typu. Nie miałam zupełnie doświadczenia w pracy w lotnictwie, nie miałam doświadczenia w pracy jako stewardessa, więc nie bardzo potrafiłam sobie wyobrazić, jak to rzeczywiście będzie wyglądać. Dubaj jest olbrzymi. Dubaj ma 3 miliony mieszkańców. Dla porównania Warszawa ma 1 milion, więc Dubaj powiedziałabym, że jest 3 razy większy. I może się okazać, że po prostu wasi znajomi będą rozstrzeleni po całym mieście i jeżeli na przykład nie macie własnego samochodu, czy oni nie mają własnego samochodu, to nawet to może wam utrudnić trochę spotykanie się. A jeżeli weźmiecie pod uwagę, że te więzi z tymi ludźmi nie są jakieś bardzo mocne, to może się okazać po prostu, że no nikomu się po prostu nie będzie chciało, no umówmy się, zobaczyć praktycznie obcego człowieka po przejechaniu, nie wiem, pół miasta, połowy miasta. Gdybym teraz miała jeszcze raz przeżyć to wszystko od początku, przeprowadzić się do Dubaju, to zaczęłabym właśnie od tego, żeby skupić się na nawiązywaniu znajomości tu i teraz, bo wszyscy przeprowadzając się do Dubaju, albo prawie wszyscy, to osoby, które chcą nawiązać nowe znajomości, dlatego że tych znajomości w Dubaju jeszcze nie mają. Przez to, że zaczęła się pandemia, to wszyscy zaczęliśmy mieć więcej wolnego czasu i jakoś wtedy po prostu te znajomości właśnie z czasów szkolenia zaczęły się odnawiać. Paradoksalnie, dlatego że ja z wieloma osobami właśnie ze szkolenia straciłam już kontakt, ale ten kontakt właśnie zaczął się odnawiać, bo miałam wrażenie, że znowu każdy czuje, że po prostu chcę wyjść do ludzi. A już takim naprawdę momentem przełomowym dla mnie był ten moment, kiedy kupiłam sobie samochód i rzeczywiście mogłam wychodzić w różne miejsca i nagle okazało się, że nawet to 3-milionowe miasto, nawet te odległości rzędu 30 km w jednym mieście nie stanowią już problemu. Ja też wiem, że często, wiecie, jak oglądamy te zdjęcia, nie wiem, stewardes podróżujących po świecie, to mamy takie myśli, Boże, jakie to jest fajne życie, na pewno mają dużo znajomych, na pewno odwiedzają wiele wspaniałych miejsc i to poniekąd jest prawda, bo rzeczywiście tych osób poznajemy bardzo, bardzo, bardzo dużo, latamy do bardzo wielu miejsc, jednak no, umówmy się, ciężko jest zawrzeć przyjaźnie, takie znajomości, które przetrwają naprawdę tak długi okres czasu. Myślę też, że w tej całej sytuacji trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie taką, że Dubaj przez wiele osób nazywany jest takim miastem tranzytowym i nie mogłabym się bardziej z tym zgodzić, szczerze mówiąc, bo no taka jest prawda, bo Dubaj jest takim miejscem, gdzie wy tak naprawdę nigdy nie będziecie mieć, powiedzmy, obywatelstwa i możliwości, właściwie pewności, że będziecie tam mogli zostać na zawsze. I to jest fantastyczne miejsce, jeżeli chcecie przeżyć taką fajną przygodę, jeżeli chcecie trochę popodróżować po świecie, to jest naprawdę fajne. Natomiast jeżeli przeprowadzacie się do Dubaju, to no już teraz po tych 2 latach zauważam tą prawidłowość, że ludzie zostają, powiedzmy, na jeden kontrakt, na kilka lat, na 2 kontrakty, ale w pewnym momencie przychodzi taki czas, że no decydują się po prostu zrezygnować i wiele osób wraca do swoich państw, do swoich rodzin, a czasem nagle w Dubaju uświadamiają sobie, że po prostu chcieliby obrać taką i taką ścieżkę w swoim życiu i decydują się na to i przeprowadzają się na przykład do jeszcze innego miejsca na świecie. W samym Dubaju tylko około 10% społeczeństwa to są osoby lokalne, cała reszta, 90% osób, społeczności w Dubaju, to są osoby przyjezdne, to są obcokrajowcy. I no, trzeba się liczyć z tym, że to są osoby, które na przykład w swoich krajach zostawiły swoich znajomych, swoje rodziny i tak dalej, więc w pewnym momencie bardzo możliwe, że przyjdzie taki czas, że one po prostu zrezygnują. Więc moi kochani, gdybym ja jeszcze raz miała zacząć tę przygodę z Dubajem, to tak jak mówiłam, zaczęłabym po prostu od tego, żeby skupić się na nawiązywaniu nowych znajomości, bo nie można robić czegoś takiego, jak ja robiłam, czyli skupiać się na tylko na swojej rodzinie i swoich znajomych z Polski, bo budujemy swoje nowe życie, budujemy swoje życie w tym miejscu, do którego się przeprowadzamy. Moje pierwsze kilka miesięcy w Dubaju wcale nie były łatwym czasem i jeżeli sami będziecie postawieni w takiej sytuacji, że przeprowadzacie się do nowego miejsca, czy to do nowego państwa, czy to do nowego miasta, czy gdziekolwiek, to nie zapominajcie po prostu o tym, że nie zbudujecie swojego szczęścia bez ludzi wokół. I choćbyście mieli najlepszą pracę pod słońcem, choćbyście mieszkali w najwspanialszym miejscu, w najwspanialszym mieszkaniu, w wymarzonym mieście, wymarzonym państwie, to po prostu nie będziecie szczęśliwi, dopóki nie znajdziecie ludzi, którzy będą wokół Was i którzy po prostu będą z Wami. Także no, tyle chciałam powiedzieć i co? I zbieram się na dół, zostawiłam faceta na dole z innymi ludźmi. Powiedziałam mu, że mam swoje sprawy. Nie, ale on wie. On wie, bo ostatnio w ogóle przyszło mu do głowy, że zacznie swój kanał na YouTubie więc trochę wspiera mnie w tym, żebym coś nagrywała i on też ostatnio ma takie pomysły, mówi, że o Boże, może sobie kupi kamerę, może coś tam, także rozumiem, ale mimo wszystko chyba pójdę sobie po prostu jeszcze poleżeć przy basenie i chciałabym się jeszcze przejść chciałabym się przejść po plaży, bo no dzisiaj już mamy godzinę 14:30, a przed północą wylatujemy. Także takie moje ostatnie kilka godzin tutaj chciałabym właśnie je spędzić, ciesząc się tym, że jestem w naprawdę raju na ziemi. A jest tutaj tak przepięknie, że to jest chyba no, jedno z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejsze miejsce, w jakim byłam do tej pory. Mam nadzieję, że na tych przebitkach, które wam wrzuciłam, też to zobaczycie. Zobaczycie, że tutaj jest przepięknie. Mam nadzieję, że oddadzą klimat tego miejsca. I co? I tak jak powiedziałam, ja się już zbieram. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się albo z Dubaju, albo jeszcze ponagrywam coś tutaj. Zobaczymy. Zobaczymy, na ile mi starczy czasu, na ile mi starczy baterii. Zobaczymy. Ale w razie czego już Wam mówię, że jak coś, to się z Wami żegnam. Także do zobaczenia. Pa, pa!